Sabi daw. Ako, amo ka nando ha? Asa mo ha? Cebu leczona. Najlepsza świnia pieczona na całym świecie. Tylko na Filipinach. Usaka, cara. Patrzcie, ile ludzi tutaj jest. Lepszego miejsca już w Cebu albo w Karkarze nie możecie znaleźć. Na łakę. Patrz jak ją robi świnia. Rakina. Wow. Jak pani robi świnię. A taką świnię kupić to jest sztuka. Ja przepis osobiście dobrze znam. I to przepis, który ludzie robili przez 200 lat z pokolenia na pokolenie. Z dziada na pradziada. A tak to jest właśnie świnia leciowa. Filipiński ryż na parze. Bardzo dobry, zdrowy. Dużo jest w ogóle roboty przy nim. Tak zawinąć właśnie w liść bananowca. Tu pan sprzedaje? Bardzo, bardzo tanio. Tu pan tester będzie się próbował. Fuso i leczon. A tam kuja chicharron, czyli skóra świni, jako chipsy. Witam was serdecznie. W tym momencie zrobiliśmy najsławniejszy leczon cebu, czyli smażona, pieczona świnia z puso, tak? On jest przepołowiony, tutaj wcięty żyletką na pół i tak się właśnie je. Także tu jest taki sos, tak? Ten sos to jest ocet. I tego octu troszeczkę też sobie tutaj nalać i sobie, o, tak, na talerz, ale teraz nie ma tutaj sztućców, tak, jest łyżka, takie to jest dziwne, ale szukajcie właśnie tutaj rękawicy, bo tak się właśnie w Filipinach je rękami i rękawicą, tak? I jeszcze podejrzewam to, że w Filipinach jest bardzo wysoka higiena, że jak nie umyjesz rąk, to nie możesz zjeść praktycznie, tak? Dlatego jest tutaj ta rękawica. Okej, okay, zadaję głos dla pana testera. I on tutaj już weźmie teraz acesorony, bo mnie to nie, wiecie, nudno słuchać. Witam państwa serdecznie, to ja Dobry Szulek, wasz tester. No tutaj, jak już mówi, danie rozpieczona świnia cała, potem ją kroją w takie kawałeczki, nie? I podają na talerzyka. No tutaj fajnie to wygląda i podają taką szyszkę, ale taka szyszeczka, nie? To się za puso ryż. Bombka taka choinkowa, nie? Tak, na parze gotowany ryż. Na parze gotowany ryż. I widzicie, potem podają, tutaj nacinają żaletko wzdłuż. Nacinają i tak, o, w ten sposób, nie? I potem tak, tutaj macie, o, no, mam na talerzyku, zobaczcie, przecięta i on się po prostu to tak rozpoławia i się to po prostu ten tak. Jest stąd wyciąga. I bierzesz, ale załóż rękawiczkę, trzymaj o. Kulturę filipińską, tak? Ponieważ bez rękawiczek i nie możesz tymi rękami, jest kulturalnie w Filipinach jeść. I jak ktoś je w rodzinie gdzieś filipińska i nie umyje rąk, to jest bardzo, bardzo niekulturalne. Tutaj podkreślam, że higiena tutaj jest numer jeden. Widzicie państwo, to już popełniłem pierwszy błąd. Znaczy, no tak mówię, nie każdy to wie. Rękawiczkę. Także widzicie, takie rękawiczki u nas są w CPN-a do tankowania paliwa. Tak. Takie zwykłe rękawiczki, takie... Albo jak kobiety farbują sobie włosy. Albo jak kobiety farbują włosy. No właśnie, farbowania. Wykładajmy rękawiczkę. To chyba jedna wystarczy, tak? Tak, jedna wystarczy. Zawsze jedną ręką je. Jedną ręką się je, no tak widzicie państwo. Także już wam pokazałem, ile ryż. No mam, przy okazji mam łyżkę, dostałem. No dałem łyżkę, tylko to jest. No to, ale... Tak, właśnie. No i tak to wygląda. Mięsko, fajne, pokrojone. No to jest takie 100 gram, to skupiliśmy mało, bo się na już i jedliśmy to. Proszę państwa, bo tutaj pieką całego prosiaka. Z głową, ze wszystkim. Jest upieczony narożnie. A potem go kroją na porcyjki i go na takie kawałki. Mamy wideo wcześniej z prosiakiem, to potem pokażemy. Pokazaliśmy już, tak? Także to tak to wygląda. Filipińskie danie. Dobra. Po prostu. Także, próbuj. No próbujemy, no to wiadomo. Rękami jest nieużko. A przepraszam, rękami. Znów filipińska kultura. Słuchajcie, no ja już jestem Europejczyk. No tak, no to dlatego to, wiesz, mówię, żeby tutaj trzymał kulturę filipińską. Państwa, no biorę mięsko, maczko, a to jest skórka, nie? To mam maczo w tym sosiku niby. Przepyszne mięso, doprawione fajnie, piernawe. Narzywka, mięciusieńkie, w masie busach, pyszne, bardzo smaczne. A to jest ryż, nazywa się puso.
te no spróbuję tego ryżu, jak to wygląda. To jest takie o. Ale nie jest na parze. Nie jest taki sypki, jak u nas czasami się gotuje, to jak jest taki. No bo ryż bez wylewania wody to jest, tak? No, nie jest taki jest. Tak. Tylko ryżki mi to darzy, bo on nie jest. Troszeczkę może być w soli, nie? On jest po prostu niesolony. Tak, bo się go macza w tym sosie tam. Tak, on niby. U nas to wiadomo, bo tym ryż, to solimy wodę, nie? Do ryżu. Czyli nie powinno solić wodę z ryżem, ale no, dobra. Tak jest w Polsce. Tak jest w Polsce. Jest ryż zupełnie naturalny, bez przyprawiania i bez solenia. Tak, że dla mnie troszeczkę mdły, nie? Bo nie słony, ale maczając w tym sosie, no tak, to po prostu powinno być okay. To uzupełnia smak. No, tak jest okej. Okay. Tak? Czy podkreślam, to jest najlepszy prosiak prawie na całym świecie, powiedzmy. To jest numer jeden w Filipinach w cebu, tak? To jest najlepszy, jaki może być w Filipinach. Tak. Ten przepis tylko Filipińczycy tak już go zrobili, że normalnie na całym świecie się popularnością szczyci i ludzie naprawdę, nawet w Ameryce, to znają i lubią no, jeść, jest, tak? Państwo, na całym świecie. Także to jest przysmak filipiński i to jest tylko u nich, oni się z tym specjalizują, w tym prosiaku, nie? Ja mam przepis, który jest trzy pokolenia, ludzie robią, jest tajemniczy, ja mam przepis napisany i wiem, jak to się robi oni osobiście. Specjalnie go przyprawiają, mają, używają specjalnych ziół, specjalnych przypraw, które oni to trzymają w tajemnicy, nie zdradzają. To jest ich, tylko ich wyłącznie przepis na pieczenie prosiaka. I po prostu jest przesmaczny. A także i to jest prosiak, proszę Państwa, nie za wielki. Jak widzicie, wiem, no może do 50 kg, może i mniej nawet, nie? Nie taki duża prosiak świnia, jak u nas po prostu się hoduje do, tam, do podsetki, nie? On jest takie trochę malutkie, takie prosiaczki, może nawet... Znaczy on taki malutki nie jest, tato. No, ale takie... On jest wytopiony. Może to jest prosiak bardzo, a czy duży, taki średni. Średni. Bo to jest chyba inny rodzaj tej świni, gatunku chyba możliwe. To, jak ja widziałem na rozie, był na ladzie cały prosiak, dopiero nam go przywieźli, no to taki po prostu... Długości były ten stoli taki po prostu, no i to jest ta głowa. No to ja mam wideo, jak tam przywieźli. No to tutaj ludzie już zobaczą, zaraz, a może już zobaczyli. I co, to polecasz? Mięsko jest przepyszne. To polecasz? Jest taki przysmak, jak jesteście przy Filipinach, w cebu, no to to jest po prostu numer jeden, numer jeden. Także polecam, także proszę Państwa. Polecasz leczona jeść. Polecam jeść, o, to się nazywa leczon. Leczon, no, leczon baboj, tak. Czyli także, proszę Państwa, leczon mana to jest kurczak, leczon baboj to jest pieczona świnia. No to widzicie, to synek mój zna tę nazwę, ja nie znam, nie? Ale smak już poznamy, jest przesmaczny. Także, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Wszystkim życzę smacznego, jeśli są przy obiadku, czy tam przy śniadaniu. I polecam. Polecam prosiaczka pieczonego. Najlepszego, jedyny w cebu. Tak. Przepis naprawdę jest super. Najlepszy, jaki może być. Lepszego już nie można zrobić pieczonego. Pozdrawiam. Do widzenia. Pozdrawiam. Kuliszulek. Bye, bye.